Z umlubem. Pozdrowie. Podcasty popularno-naukowe. W cyklu audycji z umlubem pozdrowie wita Państwa, Wojciech Brakowiecki. Witam też w studiu gościa Konrad Rejdak, kierownik Katedry Kliniki Neurologii, samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Witam, Panie Profesorze. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Neurologia. Tym zajmiemy się dzisiaj w naszym podcaście. Kolejnym podcaście, w którym przybliżamy zarówno interesującą dziedzinę nauki, dziedzinę medycyny. Będzie trochę z tego, co wiem, anegdotycznie, ale nie będę uprzedzał faktów. Powiemy też o sztandarowych chorobach, jakie spotykamy, bo tego uniknąć nie możemy, oraz jak możemy dbać o swój mózko swój układ nerwowy, czy rzeczywiście możemy dbać. Ale panie profesorze, po kolei, bo neurologia, jeżeli tak spojrzymy na dziedzinę dziedziny medycyny, na samą medycynę, no to wielością lat doświadczenia nie może się pochwalić, bo to dopiero XIX wiek. Rzeczywiście neurologia kształtowała się i należy do takich stosunkowo młodych dziedzin, bo pamiętajmy, że wraz z początkami XIX wieku zaczęto klasyfikować, wyodrębniać choroby układu nerwowego, które generalnie Należały do spektrum chorób wewnętrznych, jako interna, ale zasługujemy to bardzo wielkim, słynnym neurologom, głównie szkole francuskiej i szkole brytyjskiej, gdzie opisano szereg chorób, które oczywiście znamy do dzisiaj i tak naprawdę stworzono podwaliny pod nowoczesną neurologię, mając na uwadze, że Właśnie diagnoza opiera się zarówno na obrazie klinicznym, ale też patologicznym. Na szczęście doszły też badania obrazujące, które mogą przyżyciowo wskazać na miejsce uszkodzenia, na różne zaburzenia w strukturach, a tym samym przybliżyć nas do diagnozy. Ale to nie jest tak, panie profesorze, że choroby neurologiczne przecież. Nie istniały wcześniej. One istniały. Od XIX wieku, mam wrażenie, zaczęto je nazywać, zaczęto je definiować. Dokładnie tak. Oczywiście choroby neurologiczne towarzyszą człowiekowi od, od samego początku i po prostu z racji swojego przebiegu ciężkości często no, prowadziły do wczesnych zgonów, i nigdy nie, nie, nie można było się dowiedzieć, co było przyczyną tychże ciężkich chorób. Dopiero te badania. Właśnie tu należy wymienić Jeana Martina Charcot, który de facto jest uznawany za ojca neurologii. No, stworzono szkołę w słynnym szpitalu Salpetier w Paryżu, gdzie no, opisano wszystkie te dobrze nam znane choroby, jak zwardnienie rozsiane, jak no, padaczka, jak szereg innych, ale to było równolegle z aktywnością szkoły londyńskiej, słynny narodowy szpital neurologiczny i neurochirurgii, tak to zwane obecnie, a kiedyś. Był instytucją, która się koncentrowała, interesowała opisywaniem chorób neurologicznych. Tam słynny neurolog Gowers hmm. tworzył swoją szkołę i no, rzeczywiście to dało początek. Wspomniał Pan profesor kilka nazwisk zagranicznych, ale nasza chata z kraja to nie jest tak, że Polacy nie mieli swojego wkładu również w te początki neurologii. Tak, w tej szkole francuskiej mamy słynnego Józefa Babińskiego, ucznia Sharkok. No też ma przedziwną historię. Jest to, był to syn polskich emigrantów, którzy osiedli w Paryżu. Babiński biegle mówił po polsku, miał jeszcze brata Henryka. Obaj zapisali się na kartach historii. Jeden jako słynny neurolog, a drugi jako autor książek, rzek Kucharz. No, ten drugi zdobył sławę i pieniądze, ale pierwszy, Babiński, no do dziś jest znany jako twórca i też autor wielu no, objawów, prawda? Objaw Babińskiego, ale też stworzył podwaliny, podrozumienie układu piramidowego, czyli tego głównego zawiodującego funkcjami ruchowymi. No, Babiński miał też niełatwe życie również w tym Paryżu, jego kariera nau naukowa i medyczna była... Usłana różnymi też trudnościami, bo był trochę obcy, prawda? Działał w szkole w paryskiej jako taki właśnie troszkę emigrant, więc musiał pokonać wiele trudności, ale rzeczywiście obecnie no, jego objaw opisany należy do najważniejszych w neurologii. A, no właśnie, panie profesorze, bo wierzę w to, że słuchają nas nie tylko medycy, nie tylko studenci, nie tylko osoby związane stricte z zawodem lekarza, czy farmaceuty, ale również i osoby z zewnątrz, że użyję takiego określenia, i Odruch Babińskiego to jest jeden z tych podstawowych, jedno z tych podstawowych badań, jakie, jakie neurolog wykonuje. Tak jest. Początki były też ciekawe. Pacjenci, którzy na wizycie idąc po sali chorych, pacjenci leżąc w łóżkach, często byli jakoś tam odsłonięci, prawda, aby ich Kończyny były widoczne do badania, i niechcący po, pocieranie, podrażnianie powierzchni stopy, podeszwy sprawiało, że te reakcje cofania palucha z, z, były szczególnie widoczne u osób z ośrodkowym uszkodzeniem układu nerwowego. To zainspirowało Babińskiego. Zaczął badać również w aspekcie patologicznym, i jest to klasyczny objaw wskazujący na uszkodzenie dróg piersiowych Piramidowych, czyli górnego neuronu ruchowego, obejmującego ten szlak od kory do rogów przednich w rdzeniu kręgowym. No, i jest no, najważniejszym, prawdopodobnie objawem, który może dać diagnozę nawet bez żadnych innych badań dodatkowych, często. Także jest to. Ten przykład, gdzie, gdzie takie wnikliwe obserwowanie pacjentów pozwoliło na stworzenie metody diagnostycznej i wskazania, gdzie jest uszkodzenie w układzie nerwowym. Panie profesorze, od Uniwersytetu Medycznego w Lublinie się zaczęło, lubelska szkoła neurologii, ale ta miłość, mam wrażenie, do specjalizacji, specjalności w panu dopiero zaczęła się rozwijać. To fakt, że, że to połączenie działalności klinicznej i nauki w naszym, naszej klinice neurologicznej, ale te badania naukowe w zakładzie farmakologii sprawiły, że no nabyłem pewnych umiejętności, które dały mi podstawę do ubiegania się o stypendium. Dostałem stypendium Marie Curie w Londynie w, w Takiej mekce neurologicznej, Instytut Neurologii przy Narodowym Szpitalu dla Neurologii i Neurochirurgii, Queen Square, to jest taka historyczna placówka, która właśnie dawała początek neurologii razem z wspomnianą placówką w Paryżu. I tam ten świat neurologii się otworzył. Mogłem spotkać się w jednym miejscu wielu słynnych neurologów, mogłem korzystać z nieograniczonych zasobów bibliotecznych, historycznych, o właśnie wspomnianym profesorze Gauersie i Bramdzie, więc to była taka szkoła, takie miejsce, gdzie no, można tej neurologii się uczyć jednocześnie. Robiąc badania naukowe, siedziało się w sali Gowers Hall, w której odbywały się takie kominki neurologiczne. Wyobraźmy sobie dużą salę wykładową. W pierwszym rzędzie siedzą wszyscy profesorowie z tego instytutu, za nimi siedzą osoby specjalizujące się, a dalej widownia, specjaliści z różnych krajów, i jeden szczęśnik musi wyjść na scenę z pacjentem i badać go na oczach wszystkich i na bieżąco dyskutować każdy aspekt choroby, objawów. To są niesamowite y, możliwości właśnie nabywania wiedzy, i też w oparciu o rzeczywiście bardzo trudne, rzadkie przypadki y, z całego świata. Jeśli tak nie jest, to proszę mi wybaczyć y, y, i wyprowadzić z błędu, ale mam wrażenie, że neurolog to jest taka osoba, taki specjalista, który pracuje na co dzień nad takim bardzo skomplikowanym układem scalonym. Dokładnie tak i tu opieramy się w dużej mierze na wywiadzie, na zbieraniu pojedynczych informacji, często powtarzanych, kilkakrotnie. Nasza pamięć jest łomna, pacjent z reguły nie pamięta faktów, więc musimy dociekać, zadawać mu szereg pytań przytoczę innego wielkiego neurologa Gauersa z Londynu, który jest prototypem Sherlocka Holmesa. To właśnie on zainspirował Conan Doyle'a jako pierwowzór osoby, która jest w stanie tymi pytaniami metodycznymi zadawanymi pod różnym kątem i powtarzanymi dać właśnie możliwość stwierdzenia diagnozy. I rzeczywiście tak działał że potem Sherlock Holmes. Sugeruje pan, profesor. Przygodę. Sugeruje pan właśnie profesor, że, że opowiadania Sir Artura to, to taka, takie bazowanie na pracy niejako neurologów. Przecież tam jest całe spektrum osobowości. No jest przyjaciel Sherlocka Holmesa, dr Watson. Zupełnie inna osobowość i ta dedukcja, to docieranie do sedna. To jest właśnie praca neurologa. Pamiętajmy, w tamtych czasach nie było badań obrazujących, nie było testów, więc y, taki neurolog musiał opierać się na jakichś drobnych szczegółach. Samo wchodzenie pacjenta do gabinetu już mogło dać wskazówki i nadal tego używamy. Każdy neurolog, który spędził wiele lat w swojej poradni, jest w stanie już nawet po głosie pacjenta za drzwi domyślać się, z jakim przypadkiem ma do czynienia. To dotyczy samego chodu, siedzenia czy różnych ruchów. No to do... W tak jest, dokładnie tak się dzieje. I rzeczywiście też, jeżeli dołączymy jakieś ślady biologiczne, prawda, pamiętajmy, że w tamtych czasach zatrucia, czy różne inne formy uszkodzenia nabytego, no, były powszechne, więc stąd ta metoda zbierania śladów, prawda, z ubrania, z różnych, czy powłok ciała, no, dawała podstawy na postawienie diagnozy. Niezwykle to interesujące, co pan mówi, bo w Wniosek z tego jest prosty i jasny, że po tylu latach, od XIX wieku do XXI wieku, tu się właściwie nic nie zmienia. Bo ten hut, o którym pan wspomniał, głos, tembr głosu, intonacja, wymawianie, odruch czucia, wzroku, ruchy kończyn, to wszystko to, na co neurolog bacznie musi uważać. Tak jest, to było i jest aktualne. Oczywiście mamy dodatkowe narzędzia, ale bez tej wnikliwej analizy i obserwacji i badania klinicznego, fizykalnego nie sposób sobie poradzić, bo przecież trzeba zaplanować chociażby diagnostykę, która jest często skomplikowana. Więc przez lata neurolodzy opierali się o te metody, ten przysłowiowy, słynny, no jest tak nadal aktualny i użyteczny, ale nawet jak ja zaczynałem swoją karierę w latach 90., to nadal były oczywiście to takie podstawy. I cieszę się, że szkoliłem się w tych czasach, bo nabycie tej umiejętności no, daje podstawę do obecnej aktywności. Nie zawsze mamy taki szybki dostęp do, do diagnostycznych metod, prawda? Możemy w trakcie rozmowy z pacjentem stwierdzić, że jest jego życie jest zagrożone i musimy natychmiast wysłać go do szpitala, a nie mamy przecież pod ręką rezonansu, czy Innego narzędzia diagnostycznego, więc to jest nadal podstawa i nasza codzienność. Cały szereg wątków poruszył Pan Profesor, które chcę jeszcze w rozmowie z Panem Profesorem podjąć. Ale wrócę do tego, co w tych latach dziewięćdziesiątych urzekło młodego Konrada Rejdaka, studenta, co urzekło w neurologii. No, to właśnie ta, ta tajemnica, która otacza układ nerwowy. Już wtedy były dość duże postępy, jeśli chodzi o badanie serca, innych narządów. A tutaj nadal była to taka pewna tajemniczość i tę ta historię sprzed lat, ale taka sama możliwość, doświadczenie tego, że właśnie badanie neurologiczne może nam tyle powiedzieć, Niejako czytać z, z, z organizmu i odkrywać jego tajemnice, no, zafascynowała mnie z pewnością. Do tego dołączyła się możliwość aktywności naukowej, badań w szkole lubelskiej, farmakologicznej, kierowanej i tworzonej przez pana profesora Zdzisława Kleinroka. Była no, tym, tym miejscem, gdzie można było podjąć chociażby badania już z, 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 z naukowe. Nad układem nerwowym w aspekcie badań eksperymentalnych, więc połączenie tych elementów, no. Wciągało tak bardzo i, i dawało takie możliwości, że, że oczywiście wybrałem bez wahania, mając już pewne ym, oczywiście zainteresowania z czasów studiów, ale one były dość takie rozproszone, bym powiedział. Panie profesorze, pomimo tego, że, że tak wiele wiemy, wspomniał Pan o tej tajemniczości, na, nie, na niej się trzymam na chwilę, bo bo pomimo tego, że, że tyle wiemy w medycynie, że, że medycyna cały czas się rozwija, to chyba ciągle i mózg, i cały układ nerwowy pozostawia wiele jeszcze do odkrycia. Oczywiście tak, i nadal nie mamy tych metod takiego. Przyżyciowego badania, prawda, czyli układ nerwowy można sfotografować, ale bardzo ciężko jest śledzić te dyskretne zmiany w trakcie, czyli mózg pracuje cały czas, a my nadal nie mamy metod monitorowania tego. Owszem, można powtarzać kolejne badania, ale jest to bardzo trudne i też no, obarczone dużym błędem, więc to jest ten fenomen układu nerwowego, tak ważny w zarządzaniu funkcją całego organizmu, no i otoczony barierami, czyli bardzo trudno sięgnąć prawda, blisko, zbadać komórki, w odróżnieniu od wszystkich innych narządów obwodowych, gdzie możemy nawet wyjąć serce i je włożyć na, z powrotem. Zupełnie inne często. Tak, a z mózgiem, Nadal nie można tego wykonać. Panie profesorze, czy, czy wie pan, że w tych naszych rozmowach tutaj w podcastach z umlubem po zdrowie często i, i, i żart, i ironia, i literatura, i film się pojawiają? Wspomniał pan o, o Sherlocku Holmesie. To w ramach anegdot, chociaż prawdziwej anegdoty, oczywiście, ale jest jeszcze inne dzieło e, światowego formatu, dr Jekyll i mr Hyde. Dokładnie i to jest e, kolejny przykład, jak neurolodzy byli i pewnie są nadal e, ciekawą grupą zawodową. E, e, słynny profesor brown secard który e, właśnie e, zafascynował e, autora książki jako osoba, która działa w dwóch światach brown był świetnym neurologiem, niezwykle empatycznym, uwielbianym przez swoich pacjentów, działając na co dzień w swojej poradni w szpitalu, a wieczorami szedł do laboratorium, gdzie przeprowadzał eksperymenty u zwierząt, badając funkcję układu nerwowego. Słynny zespół, brown card, czyli połowicze przecięcie rdzenia i snucie wniosków, jak ułożone są szlaki neurologiczne w aspekcie czucia, funkcji ruchowej, właśnie była tego przykładem. Więc autor opisał dwoistnie, natury, czy aktywności tego wspaniałego, dobrego człowieka, ale przedstawił to jako dwie różne postaci zmieniające się w różnych porach. No... Kolejny przykład, że, że no w tamtych czasach te badania były bardzo trudne, ale dały podstawy do ogromnego postępu i rozumienia istoty układu nerwowego i skrzyżowania dróg neurologicznych, co nadal używamy właśnie w tej podstawowej praktyce, badając neurologicznie pacjentów. I znowu bardzo ciekawy wątek, bo literatura czy film swoją drogą ale tutaj mamy życie. I problemy zdrowotne w czystej postaci. Tak, i to, to rzeczywiście nadal fascynuje, nadal daje nam tą możliwość odkrywania tajemnic, a układ nerwowy zapewne będzie, no, tak jak słyszeliśmy, że potrzebowaliśmy postępu. Była tak zwana dekada mózgu, czyli zainwestowano ogromne pieniądze po to, żeby parę tych tajemnic ujawnić. I mózg. Teraz możemy cieszyć się z tych, tych dobrodziejstw i, i tych nakładów, które włożyliśmy, ale nadal kryje swoje tajemnice i nadal mózg jest obiektem chyba teraz największych badań obok onkologii, też kardiologii, aczkolwiek zapewne te największe postępy odkrycia są dopiero przed nami jako metody i diagnozowania, ale też przede wszystkim leczenia. Chorób układu nerwowego. Czyli jednak te zagadki mózgu ciągle jeszcze przed Wami zostają nieodkryte? Tak, mamy problem, że wiele chorób już możemy leczyć, możemy modyfikować ich przebieg, nadal. W wielu przypadkach nie znamy przyczyny i to jest wyzwanie na najbliższe lata, dziesiątki lat, aby wykryć przyczyny bezpośrednie takich chorób jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane. To to pardaczka. jest takie podium chyba. Tak, to są najczęstsze choroby. No, oczywiście udary są tu najbardziej rozpowszechnione w populacji, ale tu akurat przyczyny znamy w większości. Wiemy, jak się to dzieje, tylko niestety nie wszyscy są w stanie za, zapobiec im poprzez swój tryb życia, więc to jest troszkę inny problem edukowania i zapobiegania chorobom. Oczywiście część przypadków po prostu wynika z pewnych genetycznych uwarunkowań, więc tu bardzo trudno temu zapobiec. Udary to to co pan profesor wspomniał, do czego pewnie jeszcze wrócimy na koniec naszej rozmowy, czyli taka profilaktyka prozdrowotna, zdrowotna, ale to też dowód na to udary, że neurologia siłą rzeczy współpracuje z innymi dziedzinami medycyny. Tak, teraz będziemy oczywiście obserwować takie wręcz kompleksowe podejście w rozwiązywaniu problemów. O, chociażby no, udary to bardzo ścisła współpraca z kardiologami, z internistami, leczenie nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca. Wiemy, że z neurologii rozwinęła się neurochirurgia i to też jest dziedzina, w której tutaj ta współpraca Praca jest bardzo ścisła, ale też zapewne. Mamy taki obszar troszkę współpracy niekonwencjonalnej. Teraz mamy budowanie modeli chorób układu nerwowego na bazie modeli matematycznych, czyli komputery mogą pomóc w stworzeniu sieci, coś na rodzaj sieci neuronalnej, prawda? I badanie interakcji między komórkami układu nerwowego można odtworzyć. W warunkach stricte elektronicznych, a tym samym trochę zmienić profil badań naukowych, oszczędzić zwierzęta i przeprowadzić wiele analiz, chociażby na bazie modeli matematycznych. Panie profesorze, neurologia jest jedną z tych dziedzin medycyny, gdzie po pierwsze czas bardzo istotną rolę gra, ale również to, chociażby w przypadku tych chorób, które Pan wymienił, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, epilepsja, nie ma dwóch takich samych przypadków. No to prawda, że, że ta zmienność manifestacji tych chorób jest bardzo duża, bardzo indywidualna. W dużej mierze to zależy od lokalizacji uszkodzenia, czyli w większości tych chorób mamy właśnie problem pojawiania się zaburzeń w różnych miejscach układu nerwowego, więc ta konstelacja objawów może być bardzo różna, i stąd. Każdy pacjent jakoś inaczej tą chorobę odbierać. Oczywiście no, mie mieści się to w jakichś tam grupach powiedzmy populacyjnych, ale mimo wszystko trudno znaleźć dwóch pacjentów, którzy opiszą y, objawy swojej choroby w sposób identyczny, y, bo tu tak wiele czynników może się nakładać na przebieg tej zasadniczej choroby. Praca neurologa to jest. Ten rodzaj pracy lekarza, w której no, często niestety na współpracę z pacjentem również niestety. Podkreślam, to nie można liczyć. Właśnie, to jest ten duży, drugi aspekt, czyli no, często mamy do czynienia z pacjentami nieprzytomnymi albo z zaburzeniami poznawczymi, otępiennymi, czyli ten kontakt jest bardzo ograniczony, a my nadal musimy go zbadać i wysnuć wnioski, gdzie jest to uszkodzenie, jaki typ choroby ma miejsce. Więc to jest właśnie ten powrót do tej klasycznej neurologii. Nie nie da się uciec bez bezpośredniego badania pacjentów, pamiętając o tym, że w większości sytuacji rezonans m, m, może być prawidłowy, prawda? Czyli wyniki badań obrazujących na tym poziomie, który jest obecnie dostępny, no mogą nie dać odpowiedzi z jaką chorobą mamy do czynienia i tylko obraz kliniczny, ewentualnie już badania molekularne mogą wskazać na przyczynę. A czy to nie jest tak, panie profesorze, to chyba nieco przewrotne pytanie, że, że to mało optymistyczny rodzaj pracy lekarza, bo na ten pozytywny efekt czasem zdarza się tak, że liczyć nie można? To prawda, to znaczy, musimy tu rzeczywiście być świadomi, że część chorób neurologicznych no, niestety jest, ma charakter postępujący, nieodwracalny. I to też było takie troszkę oblicze takiej klasycznej neurologii. Ja, jak zaczynałem pracę, słyszałem takie głosy kolegów z innych dziedzin. A no, te, te choroby są no rzeczywiście ciekawe do badania, ale no co można zrobić? Teraz to się bardzo zmieniło. Wiele z tych chorób. Właśnie można leczyć, można spektakularnie uratować pacjentowi życie i to dokonujemy na co dzień. Można oszukać czas? No, na pewno czas to mózg, więc wdrożenie właściwej metody leczenia całkowicie przerywa proces chorobowy. Kiedyś bez znajomości tych mechanizmów no niestety obserwowaliśmy tylko postęp choroby i jej destrukcyjne efekty. Teraz rzeczywiście możemy odwrócić bieg historii i po prostu wyleczyć pacjenta. Także to się już dokonuje na naszych oczach. Mamy metody leczenia udarów, gdzie możemy praktycznie przywrócić krążenie mózgowe dzięki interwencji. prawda? To samo w rzadkich chorobach genetycznych. Zanik rdzeniowy mięśni. Mamy leki, które naprawiają błędy genetyczne. W chorobach takich jak padaczka też Mamy leki, które mogą przywrócić pacjenta do normalnego funkcjonowania. Ta choroba nadal jest, ale dzięki lekom chorzy mogą żyć na, no, zupełnie normalnie. Ja, jak byłem w Londynie i zaczynałem swoją też karierę. Były specjalne takie ośrodki, gdzie pacjenci byli zamknięci, bo nie, nie mogli funkcjonować samodzielnie, mając bardzo częste napady padaczkowe. Sam jeździłem odwiedzać takie miejsca, zwiedzać taki Chalfont Center pod Londynem. Tego już nie ma. Stało się praktycznie niepotrzebne. Tam teraz jest to tylko środek taki rehabilitacyjny do spotkań pacjentów, ale zmieniło się oblicze całkowicie standardów opieki nad chorymi. Panie profesorze, czy bywa tak, że neurolog czasem czeka na ten. Najprostszy sygnał od pacjenta, najprostszy impuls, ruch ręką, powieki, etc., etc. Tak, to mamy tu inną sferę osób, które są w stanie śpiączki, straciły przytomność, są po ostrym uszkodzeniu mózgu... i Teraz w napięciu czekamy, wdrażamy leki i czekamy. Kiedy pacjent da oznaki życia? Kiedy poruszy ręką, nogą, prawda? Bo znamy oczywiście całą sferę odruchową, czyli możemy wywoływać pewne odruchy, ale ważne, żeby te ruchy kończyn, czy różnych części ciała były uświadomione. To jeden etap, ale też. Kolejny nawiązanie kontaktu z pacjentem. To jest ten cel w prowadzeniu chorych po ostrym uszkodzeniu mózgu, gdzie chcemy nawiązać jakąś łączność. Brak tej łączności znacznie ogranicza szansę na rehabilitację, na przywracanie funkcji neurologicznych, a tym samym no, skazuje pacjenta na, na ciężką niepełnosprawność. Ale każde wyjście z trudnej sytuacji. To ogromna radość dla lekarza. Tak, i to są te słynne wybudzenia ze śpiączek. Owszem, mamy takie tu ośrodki w kraju, ale no, muszę powiedzieć, że my na co dzień, średnio w miesiącu, miewamy takich pacjentów, których właśnie wyprowadzamy z tej śpiączki po ostrym uszkodzeniu mózgu, no to jest ta nasza rzeczywistość i ta różnorodność w neurologii. Zarówno znajdą tu miejsce osoby, które lubią takie intensywne działania. Ale też i opiekę przewlekłą, i kontakt w warunkach ambulatoryjnych. No i cieszy, że wkraczają metody zabiegowe, takie, które mogą również no, dość spektakularnie działać i pomagać pacjentom. Panie profesorze, ale w przypadku neurologii to chyba standard, że proszę wybaczyć kolokwializm, neurolog musi mieć dobre oko, bo czasem objawy są albo skąpe, albo są. Takie, że do nich można całą listę chorób dopisać. To prawda, że rzeczywiście układ nerwowy reaguje w pewnych powtarzalnych schematach na uszkodzenie, czyli objawy będą bardzo zbliżone do różnych, w różnych stanach chorobowych, a ich lista może być bardzo długa. Dlatego zasadą jest, żeby Cały czas weryfikować diagnozę. Nie można kierować się takim podejściem, że no, skoro to jest najczęstsze, to na pewno musi być właśnie tą chorobą. Musi to być taka formuła trochę jak w Sherlocku Holmy, u Sherloka Holmesa. Znowu wracamy do literatury. Tak, zadawanie sobie kolejnych pytań. Wiele osób ma diagnozę przez lata i może, że być taki moment, w którym musimy tą diagnozę obalić i być otwarci na taką możliwość. Panie profesorze, czy o ten mózg, który ciągle jest zagadką, nie do końca wszystko jeszcze o nim wiemy, który zamknięty jest w tej puszce, to kolokwializm, ale chyba przyjęty, który można zastosować. Możemy jakoś dbać? Tak jest. Mamy coraz więcej badań, że rzeczywiście możemy wpływać na, na zdrowie mózgu, ale jest to strategia rozłożona na lata, prawda? Nie, nie, nie możemy tego zrobić w jeden dzień czy tydzień. Musi to być metodyczne. Podejście takie, które uwzględnia po prostu no, takie podobne czynniki ryzyka dla chorób, chociażby układu krążenia, czy w ogóle organizmu, ale zaczęliśmy korelować. Styl życia, warunki życia, z tym co się dzieje z mózgiem po latach. No, mamy na myśli głównie choroby otępienne, czyli klasyczna choroba Alzheimera. Słyszeliśmy o tych strasznych statystykach, że praktycznie starzejące się społeczeństwo. Będzie to oznaczało, że wśród nas będzie około 30% chorych dotkniętych otępieniem. Co ciekawe, te prognozy straszne. Nie do końca się potwierdzają w badaniach takich populacyjnych. Dlaczego? Bo porównując różne populacje, okazuje się, że możemy mieć wpływ na właśnie skutki przebiegu starzenia się i zapobiegania chorobom układu nerwowego. I ten styl życia jest tak ważny, aby tego dokonać. Mam na myśli dietę, aktywność fizyczną, Umysłową i tutaj też wysuwa się na prowadzenie ten element, czyli nasze życie społeczne, tu nie trzeba być geniuszem, prawda? Tylko to, co robimy na co dzień kontakty międzyludzkie rozmowy, spotkania, jakieś zadania, które sobie nakładamy dość proste, ale nowe, sprawiają, że będziemy mogli rzeczywiście cały czas ten mózg trenować. No. Problem pewnie tylko w tym, że o tym wszystkim przypominamy sobie trochę za późno, wtedy, kiedy już wychodzimy z oddziału czy gabinetu neurologicznego, kiedy musimy korzystać z pomocy rehabilitantów. To prawda, że układ nerwowy raz uszkodzony, bardzo trudno naprawić to tak naprawdę to niemożliwe, chociaż i tu trwają badania, aby pobudzać mechanizmy regeneracyjne, ale na tym etapie no źle jest, jak to uszkodzenie już nastąpi. Wtedy y, szanse na y, odbudowę funkcji są niewielkie chyba, że uruchomimy sąsiadujące struktury, y, takie które nie uległy uszkodzeniu. Tak więc pamiętajmy o tej profilaktyce i to takiej rozpoczętej dużo wcześniej, y, bo tylko w ten sposób możemy y, y, się chronić. Chronimy się, trenujmy mózg. Tak jest. To jest zadanie każdego dnia. Nie zapominajmy o tym. Niezależnie od wieku. Niezależnie od wieku, to jest właśnie tak ważne, że zaczęcie w każdym momencie ma sens. Nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno i znam przypadki, nawet w dość późnym wieku, osoby, które podjęły taką aktywność, bardzo dobrze funkcjonują. Wie pan, profesor, o co teraz zapytam? Bo wspomniał Pan o padarce, wielokrotnie o udarach, o chorobie Alzheimera i Parkinsona, ale COVID-19 też swój rozdział zapisał w neurologii. Dokładnie tak. My w przeciągu jednego wieku pojawiło się kilka nowych chorób. Ja przypomnę też AIDS jako zupełnie nowa choroba, też z udziałem układu nerwowego. Mieliśmy choroby prionowe, nowy wariant, czyli też dotyczące właśnie układu nerwowego jako choroba nabyta. No i teraz mamy kolejną chorobę. COVID, a w szczególności neuro czyli rozdziały książek neurologicznych, muszą być dodane, opisując liczne powikłania związane z tą epidemią. Także, po no, to pokazuje, że jesteśmy cały czas pod wpływem czynników środowiskowych. A układ nerwowy jest stale atakowany. A no właśnie, to jest znowu dowód na to, że ten mózg, nasz ludzki, pozostaje tą ciągle jeszcze nieodkrytą kartą, bo nie wiemy, dlaczego mózg po zakażeniu COVID-19 reaguje tak, a nie inaczej. A już są takie przypadki, już są te powikłania, które neurolodzy obserwują. Tak, poznano ten mechanizm bezpośredniego ataku wirusa na układ nerwowy, ale wiemy, że nawet niewielka ilość wirusa indukuje bardzo silną reakcję zapalną, ale też zaburzenia krzepliwości dające udary mózgu. Więc, no, jest to ten organ, który rzeczywiście był takim. Bym powiedział teraz, patrząc z perspektywy, no, y, obok płuc, prawda? Y, jednym z najważniejszych, jak nie tym najważniejszym organem, który go uszkodzenie korelowało z ciężkim przebiegiem całej choroby. Panie profesorze, jak pan jako specjalista zachęciłby młodych adeptów medycyny, kierunku lekarskiego do tego, żeby zainteresować się neurologią? No, bardzo zachęcamy młodych, studentów, szczególnie organizując koła naukowe i dając im szansę badania, bo tutaj rzeczywiście te badania mają taki charakter indywidualny. Nadal jest to taka klasyczna nauka, gdzie dana osoba może wykonać tą część pracy i mieć tą satysfakcję, że coś zaobserwuje. Druga rzecz, no, korzystajmy z tego dostępu. Tej możliwości badania, właśnie uczestniczenia w ćwiczeniach, zobaczenia prawdziwych pacjentów, prawda? Bo tego nic nie zastąpi. No i wreszcie, że nawet nie zrażajmy się tymi. Trudnościami systemowymi, prawda? Neurologia nadal czeka na właściwe miejsce w tym systemie opieki medycznej. Troszeczkę jest, no, widzimy takie nawet no, w, w, coraz lepsze warunki w innych dziedzinach medycyny. My chcemy wywalczyć to samo dla naszych następnych pokoleń. Tu postawmy kropkę, bo to temat na zupełnie inną. Rozmowę profesor Konrad Trejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziękuję pięknie, panie profesorze. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Podcasty zrealizowane w ramach projektu Z Umlubem Pozdrowie dofinansowano z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, ministra edukacji i nauki.